Dzień dobry, witamy Państwa w studiu konferencyjnym JP2 TV. Trwa 16. konferencja etyki mediów, tym razem pod hasłem Bezinteresowność w mediach i interesowne media. Razem ze mną jest profesor doktor habilitowana Iwona Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Witamy. Dzień dobry. Gdzie według Pani profesor jest miejsce etyki mediów w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach? Etyka mediów jest bardzo ważną subdyscypliną dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Powiedziałabym, że jest subdyscypliną bazową. To jest pewien aspekt formalny, porządkujący obszary badań i trzeba go brać pod uwagę, gdy zważymy, ile jest publikacji, ile jest konferencji, jakie są ośrodki badawcze problemu etyki mediów, no ze szczególnym uwzględnieniem, podkreśleniem pierwszeństwa i zasług Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Drugi aspekt odpowiedzi na to pytanie wiąże się z tym, że etyka mediów to w ogóle jest pierwszoplanowy problem dla wszystkich użytkowników, odbiorców i kreatorów mediów. W tym sensie uważam, że etyka mediów powinna stanowić przedmiot odrębnej refleksji, równoległy z zastanowieniem się nad paradygmatem dyscypliny. Proszę jeszcze mi odpowiedzieć na pytanie, jakie według Pani profesor są perspektywy rozwoju mediów w kontekście bezinteresowności? Perspektywy rozwoju mediów w kontekście bezinteresowności, czyli hasła tegorocznej konferencji, chyba układają się w dwóch płaszczyznach. Przynajmniej z mojej perspektywy badań, tak bym to postrzegała. Pierwsza to perspektywa edukacji medialnej, czyli uczenia odbiorców świadomego odbioru mediów, świadomości manipulacji, perswazji, gier językowych i tak dalej. Wszystkiego tego, co uczy nas odróżniać wartościowy, rzetelny tekst od sieczki medialnej. Tutaj ta bezinteresowność jest zatem ulokowana na gruncie misji i wizji dziennikarstwa. Druga zaś kwestia, czy drugi aspekt, druga płaszczyzna rozważania bezinteresowności to wieloletni postulat dziennikarstwa jakościowego, czyli takiego, które uczy nas wrażliwości, które uczy nas odpowiedzialności za słowo, który uczy nas tego, że słowa wypowiedziane mogą ranić, a słowa niewypowiedziane mogą komuś podcinać skrzydła. Więc ta bezinteresowność staje się wówczas pewną cechą etycznego przekazu i jednocześnie bardzo ukierunkowanego na odbiorcę. Bardzo dziękuję Pani profesor za rozmowę. Dziękuję. Ja także dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.